Widzowie, mieliście rację. Nie do końca zrozumieliśmy się z tym, jak ja to chciałem wszystko zaplanować. Chciałem po prostu, żeby na Palionowie coś się zmieniło, żeby było coś nowego. Tak jak mówiłem na każdym z tych filmów, to nie ja chciałem wygrać wybory prezydenckie. Zależało mi po prostu na tym, żeby Palionowo zmieniło się na lepsze i żeby było dobre. Ale na szczęście cały czas byliście przy mnie. I jak wejdziemy sobie pod najnowszy film, to teraz przeczytamy sobie dużo komentarzy i oczywiście się do nich odniosę. Ja głosuję na Paliona, tak jak Natalia Wąsik. To on naprawdę stworzył Palionowo i podchodzi od jego imienia. To prawda, widzowie. No Palion jest najlepszym rozwiązaniem na prezydenta. Kto głosuje na Pawła, to daje tutaj lajka. No i 123 głosy. Prezydentem zostaje Palion. Palion, trzymam za ciebie kciuki. Głosuję na Paliona, ponieważ on jest założycielem Palionowa, a on pomagał przy Palionce, jak była opętana. Gdyby nie Palion, Palionowo by było skończone, bo to on wykradł miksturę nieśmiertelności. Takich komentarzy jest setka. Widzowie, mieliście rację, macie rację. Paweł od początku był prezydentem Palionowa i też musi nim zostać do samego końca. Odbiło mi, to fakt. Ale cieszę się, że naprostowaliście mnie, bo gdyby nie wy, to nie wiem co by było, naprawdę byłaby głupota. Teraz już to do mnie dotarło, tutaj też pisaliście, że mam własne wioskę Kidowice i to jest prawda, oczywiście tutaj się z tym zgadzam. Zależało mi na tym, żeby po prostu Palionowo zmieniło się na lepsze, żeby Paweł zobaczył swoje błędy, które robił. I myślę, że zobaczył na dzisiejszym odcinku. Mnie osobiście przekonał tym, co mówił po prostu na tamtym filmie, więc polecam sobie zobaczyć. I cieszę się, że mogliście mi tutaj powiedzieć, jak też uważacie i ja się z wami zgadzam. Głosowanie jest jutro, bądź po jutrze, teraz nie wiem, ale chyba za dwa dni, jak jeszcze jest tam czas na zebranie głosów. Ja jestem zdecydowany. Ja z kandydury odpuszczam. Ja nie będę brał w ogóle udziału w byciu prezydentem. Ja na pewno tego nie chcę. Też zresztą tego nie chciałem, ale po prostu mówię, że po prostu nie będę brał totalnie w tym udziału. Nie akceptuję tego. I po prostu będę normalnie głosował. A na kogo zagłosuję? No to możecie to wywnioskować. Oczywiście będzie to Palion. Głosuję na Paliona, Dave ogarnij się. Bardzo rekomendam. Poczekajmy sobie jeszcze komentarze. Głosujemy na Paliona, tak jest. Palion ma być prezydentem na zawsze, tak jest. Jaki będzie sens, na przykład hater jedynie, bo który będzie prezydentem, gdy Palion złoży do wysku. No i to jest prawda, widzę, macie tu rację. Mi po prostu zależało na to, żeby Palion się po prostu skupił i żeby zaczął ulepszać wioskę, a nie żeby on przegrał głosowanie. To nie, ale w ogóle, ale też macie rację, odwaliłem. Nie powinienem tak tego zrobić, to jest oczywiście wasza racja. Bardzo dobrze, że to powiedzieliście, widzę. Wszystko macie oczywiście rację, tak? To jest oczywiście. Cieszę się, że mi to napisaliście, macie rację. Ja zrobiłem błąd, przepraszam, to jest moja wina. Macie tutaj oczywiście w 100% rację. A jeszcze jest jakiś komentarz odnośnie wieżowca. Z tym wieżowcem miało być tak, że mieliśmy go budować, czekaliśmy długo na pozwolenie, no i w końcu zdecydowaliśmy, że każdy z Palionowa tam coś z tym wieżowcem popracuje. Miał to zacząć robić Palion, ale no na razie tego nie zaczęło, to chodziło w tym argumencie, ale on był głupi. Macie rację, widzę, te wszystkie argumenty są bezsensowne, może wejdźmy do Minecrafta, przeczytajmy je. Bo ja się tutaj oczywiście zgadzam, że mieliście oczywiście w 100% rację. Tutaj jak tutaj to było, opuścił miejsce zamieszkania bez należytego ubezpieczenia przed wrogami. I to oczywiście jest tutaj nieprawda. Myślę, że ten punkt można wykasować. On jest po prostu nieprawdziwy, to mi po prostu coś odwaliło. To ten punkt w ogóle jest bezsensowny. Nie dba o wypłaty i rozdziela waluty zielone. No to tam już Paweł powiedział, że to zmieni, że będzie o to dbał i że będzie zmienione. Czyli tutaj jest oczywiście na plus. Czyli tutaj oczywiście to zostanie zmienione. Tego nie będzie, co tutaj gadaliśmy. To po prostu zostanie na nowo zrobione i będzie znowu waluta, więc ja się cieszę. Właśnie o to mi chodziło, żeby to Palionowo szło do przodu, a nie stało w miejscu, czyli żeby po prostu było to dobrze zrobione, żeby Paweł tutaj wziął sprawę w swoje ręce i zaczął znowu to potężnie ogarniać jak kiedyś, ale po prostu źle to ująłem wszystko słowa. Ja to źle po prostu powiedziałem, źle to zrobiłem, to mogłoby wyglądać tak, jak ja bym go nie lubił i chciał się od niego odwrócić. A to nie o to, widzowie, chodziło. To nie w ogóle mi nie o to chodziło, ale źle to po prostu zrobiłem. No to jest prawda, moja wina, przepraszam was, widzowie. Nie wyrzucił szkodzących osób tego serwera, czyli hejtera. No to jest też głupi błąd z mojej strony, bo po prostu się go nie dało wyrzucić. Sam też to próbowałem przecież, więc można to usunąć. Nie dbał o placówki edukacyjne pod tytułem szkoła, to głupota w ogóle. Ja nie wiem, co miałem w głowie, widzę. Nie zbudował żadnego lasu, też... Nie, ja nie wiem, to usuwam. Nie dba o higienię Palionowa, to też można usunąć. Chociaż będą koszty, tak jak powiedział. Dalej nie zaczął budowy nowego wieżowca. No to wiemy, że po prostu musimy na to poczekać. Więc tak naprawdę, ja w chwili obecnej nie mam tak naprawdę nic do dodania. Ja jestem w 100% już pewny, że głosuję na Pawła. Oczywiście ja, jako ja, mam dalej garnitur, będę sobie w tym garniturku chodził, ale nie będę oczywiście brał udziału w głosowaniu. To jest w ogóle maro. Nie będę brał udziału w głosowaniu, nie będę po prostu totalnie patrzył na to, jak tam, jak ten, żebym był prezydentem, nie będę w ogóle na to patrzeć. Jeszcze zaraz pójdziemy pogadać z Marem, zobaczymy, co on o tym wszystkim sądzi. Idziemy, widzowie, do Marka, bo on ma takie świeże spojrzenie na tą całą sprawę, ponieważ on tak naprawdę, ja z nim dawno nie gadałem i szczególnie nie gadałem z nim na taki temat, więc on też świeżo spojrzał na ten temat i może tak zgodnie zapytam, jak to powinienem rozplanować, bo chyba rozplanowałem to wszystko źle. Halo, Mareczku! O, dzień dobry! Miałem do ciebie pytanie. Dobry. My gadaliśmy przed
chwilą, tak z pół godzinki temu, tak. Ale miałbym do ciebie takie, wiesz, takie luźne pytanko, no bo jak doskonale wiesz, ja zapoczątkowałem tą zmianę na Palionowie, żeby zrobić tutaj wybory prezydenckie, ale jak już też wiesz, bo rozmawialiśmy, mi nie zależało na tym, żeby te wybory wygrać, nie zależało mega mi na zdziwiłem. Tym... Serio się mega zdziwiłem, ale... Bo nie o to mi chodziło, wiesz, jak ja tak patrzę na te Palionowo, ostatnio stanęliśmy w miejscu, no nie ma co tutaj kłamać i widzowie też to możecie przyznać, stanęliśmy grubo w miejscu, mało rzeczy się zmienia i tak dalej i chodziło mi o to, żeby Pawłowi pokazać, co trzeba zmienić, co trzeba poprawić tutaj, prawda? Ej, to jest w sumie dobry pomysł, no. Ale właśnie, może, jak byś to ocenił, czy zrobiłem to dobrze, czy źle, bo chyba nie dobrze. Według mnie jest to... W sumie najpierw myślałem, że jest to naprawdę głupi pomysł, te wybory na prezydenta, ale jak mi to wytłumaczyłeś, to pomyślałem, nie jest to takie złe, tylko no właśnie. Że... Wiesz, to tak sobie teraz myślę, że jeżeli Palion wygra, to nie wiem, no Palion cały czas jest prezydentem, nie? Więc on czy... wygra na pewno, bo ja na niego daję mu głos. Ja też na niego zagłosuję, tylko wiesz, to chyba, nie wiem, no mam nadzieję, że to wprowadzi pozytywną zmianę, no bo do tego momentu, no na początku się dużo działo, teraz się faktycznie mniej działo. Dobrze, że coś takiego powstało, no bo faktycznie teraz Palion jakby chyba, wydaje mi się tak skupił w sobie, wziął się tak za siebie i zaczął faktycznie chyba tutaj, tak powiem, pracować, tam widziałem, coś pisał, jakieś książki, no. Co on tam nie zrobi, co on tam nie będzie robić, jak zostanie prezydentem, więc całkiem spoko, wydaje mi się. No, moim zdaniem też, bo właśnie widzisz, poprawił się, ma poprawione zmiany. No, tylko nie do... Kurde, nie do końca właśnie się zrozumiałem, mi się wydaje też z Pawem, ale on nie ma się o co stresować, bo ja mój głos oczywiście daję na niego. Jeżeli czyli ty też na niego dajesz... się z nim o coś? Nie, no nie właśnie, wiesz, to bardziej było takie, wiesz, ja go nie chcę wygryźć z jego stołka, nie? Ja go nie chcę wygryźć rozumiem, z jego stołka. Rozumiem. Nie o to mi chodziło, chodziło mi o to, żeby, wiesz, pokazać mu, gdzie leży błąd, ale trzeba to było zrobić na tyle oficjalnie, żeby to zrozumiał. A wybory i tak wygrał, bo przecież dotarło, no żeby to faktycznie żeby to dotarło, żeby to dotarło, żeby wiesz, żeby tutaj miała, było, wiesz, żeby był taki, ale wiesz, tak, taki bardzo miusik. Mi się to podoba, jestem zaskoczony, jak to tutaj rozegrałeś, bo serio nie pomyślałbym, że wybory na prezydenta mogłyby tak obudzić, powiedzmy. No patrz, jak to obudziło, wszyscy o tym gadają i teraz, wiesz, to się wszystko zmieni, bo to wszystko teraz, wiesz. Oj, mam teraz... nadzieję, że nie mogę się doczekać zmian, jakie będą tutaj, że tak powiem, następowały, bo wydaje mi się, że zacznie się robić naprawdę grubo tutaj. Nie, czyli teraz się musi wszystko poprawić, wiesz, jest dużo zmian. To, z czego chciałeś. Efekt chyba jest zamierzony, dobry efekt. Chyba efekt jest zamierzony, Paweł zostaje na stołku, bo wszyscy na niego zagłosują i zostanie wiesz, dobrym prezydentem. Coś się będzie zmieniać, coś się będzie robić w tym ciekawego. No coś na pewno się zmieni, ja na przykład będzie... No, wiesz, nie będzie można spoczywać na laurach. Paweł będzie na pewno na Na pewno. Kurde, no to tak, za 2 dni głosowanie, czy tam za 3, zobaczymy jeszcze kiedy. Ja jestem pewien, że na pewno wygra nasz przyjaciel i że ja ta też. Wioska zostanie utrzymana w tym, co mamy oczywiście. Więc mam, dobra, Mareczku, ja lecę, dziękuję ci za rozmowę. Tak, bardzo cię proszę. Do zobaczenia. Coś, dobra, się. Jasne. Także widzowie, jak widzicie, efekt zamierzony chyba w miarę mi wyszedł. Ja też wam oczywiście o całym planie na starcie nie mówiłem, że po prostu was nie oburzyć. Też widziałem, że duże oburzenie było z waszej strony w komentarzach. Oczywiście słuszne, mieliście rację, tak? Tutaj ja to też źle rozegrałem, że to wam tak przedstawiłem, jak i oczywiście samemu Palionowi, ale wydaje mi się, że oficjalnie, ostatecznie efekt wyjdzie bardzo fajnie, bo Paweł oczywiście prezydentem zostanie dalej. Nikt mu tego stołka nie odbierze, ja też na to nie kandyduję, ja też nie zamierzam głosować na nikogo innego niż on, bo on prezydentem jest oczywiście tutaj najlepszym, on to zresztą stworzył, więc ciężko byłoby, żeby ktoś inny był tutaj prezydentem. A wy oczywiście napiszcie w komentarzu, jak uważacie. Mi się wydaje, że to jest oczywiste, że on wygra. Ja też widziałem wasze komentarze, tutaj przed chwilą nawet je czytaliśmy, więc nie ma po prostu szans, żeby coś się tutaj stało, żeby miał tego nie wygrać, prawda? Więc oczywiście my tutaj jesteśmy za nim, ja oczywiście też jestem za nim, tam te wszystkie słowa, co pisałem w tej książce, to ale trochę żart, ale też właśnie takie trochę, żeby Paweł zaczął tutaj dbać o te Palionowo 100 razy bardziej, tak jak to było kiedyś, wiecie, po prostu kiedyś troszeczkę Paweł więcej czasu tu poświęcał, ale wydaje mi się, że teraz to się przez te wybory zmieni, bo to zobaczy i po prostu dalej wszyscy będziemy żyć w pięknej zgodzie i wszystko po prostu na Palionowie wróci do należytej normy. Ja wam dziękuję za oglądanie, subskrybujcie koniecznie kanał i widzimy się oczywiście i jutro i za 2 dni na wyborach, bo tam naprawdę, no nie mogę się doczekać, aż Paweł już je wygra.